Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Agnieszka Athar, Róża i Cyprian. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, mieszkał królewicz między dwoma miastami. Miał na imię Cyprian i znany był z tego, że wszyscy go lubili. Nic nadzwyczajnego. Mieszkał w małej wiosce, gdzie wieczorem chmury układały się w lwie paszcze i pazury. Ojciec jego bogaty miał wiele okazałych domów i chciał syna ożenić z dziewczyną zamożną z dobrego domu. Tego dnia, gdy ojciec Cypriana chciał znaleźć dla syna żonę, niebo było bardziej błękitne. W owej wiosce była dziewczyna piękna o kryształowych oczach. Cypriana jednak nie zachwycała jej uroda, patrzył na serce, piękno niewidzialne gołym okiem. Aurelię znał ojciec młodzieńca i chciał, by syn ją poślubił, jednak Cyprian wzdychał za prawdziwą miłością, która uskrzydla. Pewnego dnia, gdy słońce zamierzało schować się za purpurowe chmury, Cyprian, idąc na przechadzkę, spotkał wróżkę. Obiecała mu, że gdy trzy karty ułożą się w trójkąt, spełni jego jedno marzenie. Młodzieniec poprosił, by mógł poznać dobrą dziewczynę o błękitnych oczach. I faktycznie, któregoś dnia przy studni chłopak ujrzał różę, która czerpała wodę. Zapoznał się z nią i przemierzali razem hektary posesji ojca, spacerując. Ta dobra dziewczyna była z sąsiedniej wioski, biedna, wychowująca samotnie młodszego brata, który chorował, a Róża nie miała pieniędzy, by mu pomóc wyzdrowieć. Cyprian spytał ojca, czy mógłby podarować jej szlachetnych kamieni, trochę pieniędzy i jedzenia. Ojciec Cypriana zgodził się, choć początkowo, myśląc o żonie dla syna, chciał, żeby była piękna i bogata. Z czasem polubił dziewczynę, ożenił z nią syna. Róża mogła pomóc bratu i sama już nie żyła w skrajnym ubóstwie. Wróżka jednak nie pomyliła się tym razem i wywróżyła Cyprianowi szczęście. Razem z Różą żyli długo, a szczęście zawsze zaglądało do okien ich domu. Opowiadał Bogdan Dmowski.